Ogłoszenia na dzisiejszą niedzielę Chrztu Pańskiego. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich błogosławieństw. Przypominamy, że z powodu ciągle obowiązujących obostrzeń sanitarnych ilość osób mogących przebywać w kościołach jest limitowana w zależności od ich powierzchni. Dlatego osoby wchodzące na nabożeństwo są w naszym kościele liczone i w razie potrzeby kościół jest zamykany dla bezpieczeństwa uczestników nabożeństw. Przepraszamy za wynikające z tego niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość. Ciągle zawieszone są spotkania grup parafialnych i katechezy przygotowujące do sakramentów oraz wydawanie naszego biuletynu. Nadal obowiązuje także dekret metropolity krakowskiego nakazujący ścisłe przestrzeganie przepisów państwowych w kościołach oraz dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we mszy świętej. Na naszej stronie internetowej jest cały czas dostępna ciągła transmisja wideo z naszego kościoła. Zapraszamy do udziału w modlitwie także w ten sposób. Za tydzień, trzecia niedziela miesiąca, składka na tacę będzie w całości składką inwestycyjną. Dziękujemy za wszystkie ofiary imienne i anonimowe składane na tacę oraz za liczne wpłaty na konto parafii. Trwa tegoroczna kolęda, która jednak z powodu pandemii nie odbywa się w tradycyjnej formie. Nie odwiedzamy waszych domów, natomiast zapraszamy w styczniu poszczególne rejony parafii na msze święte kolędowe do kościoła lub do uczestnictwa poprzez transmisję internetową. W czasie takiej Eucharystii modlimy się wspólnie w intencji mieszkańców danej ulicy o błogosławieństwo na Nowy Rok. Można również otrzymać w kościele wodę święconą, a także modlitewnik kolędowy i pamiątkowy obrazek. W tym tygodniu zapraszamy wieczorem o godzinie 18:30 na msze święte kolędowe. W czwartek, 14 stycznia, mieszkańców wszystkich bloków przy ulicy Batalionu Skała AK oraz w piątek, 15 stycznia, mieszkańców wszystkich bloków przy ulicy Kluczborskiej oraz ulicy Bratysławskiej. Pełny harmonogram spotkań kolędowych dla mieszkańców poszczególnych ulic wywieszony jest na drzwiach kościoła i podany na stronie internetowej parafii. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Agnieszka Trela z ulicy Łokietka 57A, Stefania Stecka z ulicy Stachiewicza 19, Henryk Winter z ulicy Krowoderskich Zuchów 7 i Aleksandra Bazińska z ulicy Rusznikarskiej 15. Dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.